Sucho! No, muszę przyznać, że to była profesjonalna robota. Polecam się. A propos profesjonalistów. Wiki jest stylistką, prawda? Tak, a co? Znajoma dostała awans, ma dużo pieniędzy i potrzebuje sesji i pomocy w doborze ubrań. Ale nie wiem, czy Wiki zajmuje się takimi prywatnymi zleceniami. No, teraz ma dużo pracy, ale myślę, że na pewno jakoś się dogadacie. O kurczę, zapomniałam, że Patka ma dzisiaj bilans zdrowia. Dobra, muszę ją ogarnąć i zamawiam taksówkę. Asia, jaka taksówka? Ja cię zawiozę. Nie, no co ty, i tak już nam dużo dzisiaj pomogłeś. Daj spokój, to żaden problem. Wy się szykujcie, a ja pójdę na dół zamontować fotelik w samochodzie. Tak? Proste. Dzień. Serio, Maryla? Będziesz mnie teraz non-stop sprawdzać? Chcę się tylko upewnić, że odpuściłeś sobie tę całą Asię. Chcesz znowu mieć problemy? Ale przecież mówiłem ci, że nie masz się czym martwić. Nie? A pamiętasz, ile nas kosztowało wyciszenie sprawy tej dziewczyny z Zakopanego? Nie pozwalasz mi zapomnieć o tamtej sprawie. Tamto to była pomyłka. A to nie jest? Ona ma męża, Borys. Tak, wiem, że ona ma męża, ale Maryla, zrozum, ja nie robię nic złego. To nie moja wina, że ja się w niej zakochałem. Ona jest... Trudno to opisać słowami. Piękna, mądra... Niezwykła, no zrobiłbym dla niej wszystko. O, już jesteście. Tak, słyszałam fragment twojej rozmowy i musimy pogadać. Czy ty mówiłeś o mnie? Nie, 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 przysięgam. Borys? Asia, ja nie chciałem o tym z tobą rozmawiać, bo to jest dla mnie niezręczna sytuacja. Zresztą nie mam żadnych szans. Co nie zmienia faktu, że zakochałem się jak jakiś uczniak. Ale w kim? W kobiecie, która nawet mnie nie lubi. Wiki. Wiki. Wiki.